Z nami drugi trener Szczeniawy Nowiśnicz, pan Mieczysław Będkowski. Panie trenerze, przed chwileczką zakończyło się spotkanie sparingowe pomiędzy Szczeniawą Nowy Wiśnicz a Okocimskim Brzesko. Drugoligowiec, wkrótce pierwszoligowiec wygrał z wami 3-2. Tylko 3-2, a może aż 3-2. Jak pan ocenia to spotkanie? Znaczy ja powiem tak, że generalnie do sparingów jakichś tam wielkich nie przywiązujemy uwagi. Jesteśmy na etapie pracy, przygotowania zespołu do sezonu, jesteśmy na etapie przebudowy tego zespołu. Doskonale wiemy, że paru zawodników zmieniło sobie klub, pozyskaliśmy nowych zawodników. Z dzisiejszego sparingu możemy być bardzo zadowoleni. Wymagający przeciwnik, ale z naszej strony też całkiem przyzwoita gra. Wspomniał pan, panie trenerze, o tym, że Szczeniawa Nowy Wiśnicz jest na etapie przebudowy składu. Jak w takim razie zaprezentowali się zawodnicy, których testujecie, być może z którymi podpisaliście umowy? Trudno mi powiedzieć, jaki jest ich status. Na razie nie podpisaliśmy z nikim żadnej umowy. Zawodnicy są u nas na testach. Można powiedzieć, że i z Karę, i z Kaciego można być bardzo zadowolonym. Bardzo dobra gra młodego chłopca Kamila Lupy na lewej stronie. Całkiem przyzwoicie się pokazał Tomek Kozioł w drugiej połowie, w drugiej linii. Można być zadowolonym. Można powiedzieć, że te ubytki, które nas dotknęły, ci, którzy przyszli, całkiem przyzwoicie wypełniają ich lukę. Czy strata kilku, jakby nie patrzeć, czołowych zawodników, którzy stanowili o sile Szczeniawy w poprzedniej rundzie, w poprzednim sezonie, nie odbije się negatywnie na drugiej części sezonu? Trzeba powiedzieć tak, że zespół, który do tej pory grał, to byli chłopcy, którzy ze sobą grali 4 lata, bo trzeba też pamiętać, że oni tutaj 2 lata ze sobą grali w Hutniku. Po to są treningi, po to jest okres przygotowawczy, żeby zgrać ten zespół. Uważam, że nie powinno być jakichś takich luk, jakiegoś takiego, no nie wiem, miejsce, które po prostu oni odeszli, a ci nowi, nie powinno być problemów żadnych na ich miejsce. Czy sytuacja, w której znajduje się Szczeniawa, mówi się o tym, że są jakieś problemy finansowe, jakieś braki w wypłatach, czy to jest regulowane, czy zawodnicy mają cały czas problemy z wypłatami? Takie dochodzą plotki. To znaczy plotki były, są i zawsze będą. Sytuacja jest taka, że są regulowane pewne zaległości na bieżąco. Nie ma żadnych problemów, żeby płakać. W każdym klubie są jakieś problemy w Szczeniawie. Trudno powiedzieć, że to jest jakiś problem. Myślę, że to jest tam jakaś chwila po prostu przejściowa i wszystkie sprawy będą do końca miesiąca uregulowane. Dziękuję bardzo.